Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam rzeczy, co zakupiłem w Kauflandzie. Tak po swojej impulsie trochę to kupiłem, ale może się przydać, bo czasem coś powieszę krzywo. Mogę też sprawdzić, czy powiesiłem poprawnie glazurę w łazience. No, przykleiłem poprawnie glazurę. Jest to laser krzyżowy. Jak się do niego dobrać, żeby jak najmniej zniszczyć opakowanie. Aha, już mamy. Laser krzyżowy pozwalający na równe przyklejenie różnych rzeczy do ściany, moc montowania. Mam tutaj statyw, przy okazji jeszcze mam statyw, czyli on będzie nie tylko do lasera, jak i taki byle jaki. Zyskuję statywik, który mi się przyda nie tylko do lasera, bo jak jestem fanem fotografii, to mogę mieć dodatkowy statywik do robienia zdjęć. Ale on jest taki delikatny, także dużego ciężaru on chyba nie utrzyma. Że tutaj ma typową głowicę, także tutaj powinien być do aparatu się nadawać. I mamy ten laserek. Coś czuję, że trzeba być go naładować tutaj. A nie, tu jest włączony. Bo on ma jeszcze tutaj zasilanie. A, nie ma zasilania. Trzeba mu baterię dać. Nie wiem, czy są w komplecie. Bateryjki. To takie otwieranie właśnie bez sprawdzenia wcześniej, czy instrukcji. Przeczytanie instrukcji żadnej. Po prostu mówią, że facet nie czyta instrukcji. To jest ciężkie, to jest nawet bez baterii, powiem szczerze. Laserek. Dobra. Już mamy. O! Na razie się miga. Trzeba sobie miga, ale nie wiem. Ustawiam, powinien mieć poziomicę, mi się wydaje. Żeby prawidłowo. Tu nie można patrzeć w to. To szkodzi oczom. Tutaj mamy przełącznik. Zobaczmy sobie laser. Dlaczego on miga? Powinien migać, moim zdaniem. I nakręcamy go sobie tutaj. Powiedzmy, złożę ten statyw. Nie jest to duży statyw, ale do celów fotograficznych też może się przydać. Jakąś kamerkę mogę umieścić. Przykładowo gdzieś się pojadę sobie i kamerkę timelapse'a zrobię. Będę wiedział, jaka pogoda w Łowiczu panowała. Statyw widzę dosyć delikatny jest. Typowy gwint pod statyw. Montujemy go sobie w ten sposób. Bo nie jest jakiś taki. Przeszło. Trzeba to tak robić. Tak. O, tu już jest problem, proszę bardzo. Żeby tą śrubę dokręcić tutaj, to już jest mały problem. Tutaj też tak przez to tysiące. Typowy statyw fotograficzny. A, jeszcze tutaj, ponieważ. O, to można wydłużyć to. Na przykład. Nawet nie widzę w kadrze się za bardzo. Dobra. To jest instrukcja do tego. Dobra, to się mówi lampeczka. Dobra, i teraz włączamy. Kierujemy go na. O, teraz ładnie zadziała. A, bo on chyba. On sam wyczuwa poziom. On ma w środku, jak to się mówi, jak to się nazywa, gimbal. Ty rodzaj gimbala ma. I on się sam poziomuje, bo samopoziomujący to jest. Wyznacza mi tutaj na ścianie taki właśnie krzyż. Trzeba poczekać troszeczkę. Aż się ustabilizuje. Czyli tu nie ma żadnej poziomicy na tym, tylko po prostu on sam sobie po prostu wyznacza. Można tutaj regulować sobie. O, linia pionowa, krzyż, czy jakiś narożnik można sobie ustawić tutaj. Nie wiem, stacja pogody. O, tutaj już coś dostaje wariacji. Trzeba musi być na wprost tego raczej.
Jak tak zrobię, to mamy linię krzywą. Linia pozioma. Się ustabilizować. Linia pionowa. I koniec. I krzyż. Czyli pomocne przy układaniu na przykład glazury czy paneli ściennych. Linia pionowa, żeby położyć. Można by jeszcze zweryfikować to, nie wiem, czy mam w poziomicę tutaj. Gdzieś w pobliżu. Ja wcipiłem tą poziomicę. Jest tu bardzo waga. Ale schowałem ładnie. Zobaczymy, czy on faktycznie trzyma poziom. Waserwagę przyłożymy ją sobie tutaj do tego. No, powiem szczerze, coś tutaj widzę. Albo poziomica jest źle, albo coś jest. Bo mi tutaj pokazuje ten sposób. No, tutaj coś z tym poziomem mam nie tak. Jeszcze tu jest. Albo poziomica jest zła, albo laser jest zły. Bo jak przyłożę, no to ten po lewo jest. Teraz wezmę włączę pionowy. Pionową linię. Może tutaj biurko jest krzywo, nie wiem. Ale to nie powinno być zależne od... Zobaczmy tę libelkę z tej strony. Pionowa. Będę szczerze, aby. Też jakoś tak mi się wydaje, że na prawą stronę idzie ten. Chociaż nie. Tutaj pionowo jest dobrze, natomiast co do. Być może ta libelka tutaj jest po prostu źle. Nie wiem teraz, co jest złe. Czy to jest złe, zła poziomica jest. Musi się ustabilizować. Jeszcze tu widzę takie rzeczy. O! Aby to musi być poziomo idealnie. I się uspokoi. Jeszcze raz mierzymy. Bo ja sobie po oczach daję. No, jest tutaj coś. Coś mi się tu nie podoba w tej poziomicy. Albo poziomica zła. Bo to oczko po prawej stronie jest. O. Prawidłowo jest tak. O, teraz. Czyli jest jakieś odstępstwo, widzę tutaj. Pozioma linia mi się nie podoba. Pytanie, co trzyma poziom. Zobaczymy. Biurko jest niby. Przekręcimy ten ręce. Może być to kwestia wypoziomowania tego lasera. A, tu mamy. W statywie mamy poziomicę. Czyli tutaj powinno być. Tak, mój. Poziomicę mamy w statywie. Nie wiem, jak to oczko było. W środku. O. Zobaczymy teraz. Trochę się ustabilizuje. No nadal jest to samo. Czy coś tutaj jest z tym poziomem? Nie wiem, czy w laserze, czy w tej poziomicy jest nieprawidłowo. Nie mam wzoru poziomu, może okno. Okno powinno być poziome, także może będzie to swojego fachowiec zakładał. Chociaż mogło się coś pokręcić. Dobra, jak na razie kończymy. Widzę, że coś z poziomem, albo poziomica, albo ten laser coś nie trzyma. Jeszcze sprawdzę pion raz. Dobrze, jest ok. Bo tu poziom pion się wydaje. Pion się wydaje normalny. Pion pokazuje poprawnie, tylko co z tym poziomem. Może być i libelka uszkodzona tutaj.
No powiem, trzeba przy pomocy innej poziomicy to zweryfikować. Dobra, kończymy na razie. Dziękuję za uwagę.